Mam dla was dziś ekstremalny test ciobówki. To jest po prostu grubo. Teraz pokażę wam, jak notowałem u siebie ciobówkę. Mam tu taką nierdzewki podstawę, taki trójkąt. Tu wywierciłem wcześniej dziury. No i co? Jedziemy. Zaraz idę po śruby. Te obudowy się ściąga, motor gajdzie. I tutaj sobie przykręcamy śrubki. Za chwilę pokażę, jak to wygląda. Tu mam sobie przygotowane już śruby. W zestawie były takie podkładki, żeby po prostu silnik nie wibrował. Dzisiaj mamy potworny wiatr. Są takie podmuchy, że że jest grubo. A myślę, że taka pogoda będzie świetna na testy. Zobaczymy, czy utrzyma mnie w miejscu. Czekajcie. Chyba jakoś tak. Przygotowałem, mam nadzieję, że wszystko widać. Przygotowałem sobie wcześniej śruby z podkładkami oczywiście. Dobra, zrobimy tak. No mogłem dać jeszcze drugą podkładkę, ale nie wziąłem. To będzie pod spód. Dobra, jedna jest. Idziemy z drugą. Tu mi się podkładka z dołu nie zmieści. Więc dam ją z góry. Wykorzystam. Cyk. Sprawdzamy, czy tu na pewno trafiłem. Tak, jest dobrze. Jest ok. Czy nie pomyliłem tych tutaj otworów montażowych? Bo byłoby słabo. Tu jest to samo, muszę dać podkładkę tu od góry. No podnosi łódkę na przyczepie, jest taki wiatr. Dzisiaj są takie podmuchy, że jest grubo. No i co, mam teraz biorę klucze i jedziemy. Zakładamy obudowę. Tu mamy taki plasticzek, wsuwamy go tu. I tu jeszcze kolejny. Proszę, cyk. Śruba krzyżakowa. Dobra. Mamy. Druga strona. Najpierw śrubę włożę, żeby było łatwiej. No i co mamy? Elegancko. Klucze chowam, wodujemy łódkę, zakładamy akumulator tutaj, no i płyniemy. Tu mam tu żelówkę, 100 amperogodzin. No i podłączamy, nie? Czerwony do czerwonego.
No, akumulator dał już sygnał, że ma zasilanie. No i co? Na aku pojawiły się diody. Czyli zasilanie i bateria. Szuka sygnał z GPS-u i śrubę dopiero gdy płyniemy. Budujemy łódkę. Przyczepkę kiedyś sam budowałem z tatą. Jest tak zrobiona, że samemu bez problemu woduję, wciągam. Nikogo więcej nie potrzebuję do pomocy. Słuchajcie, żeby opuścić silnik, wystarczy nacisnąć ten guzik i zsuwamy. Silnik opadał, teraz zapadka wpadła. No i co? Teraz już sterujemy. Włączamy śrubę. No i co? Łódka nam odpływa. Wcisnąłem teraz guzik GPS-u. Zobaczymy, co zrobi łódka. Stoję sobie na pomoście i zadałem jej pozycję. No i zobaczcie, łódka cały czas trzyma pozycję. Jest pusta, czyli lekka, bezwładna i dupa tylko się rusza. Ale dziób stoi w miejscu, nie? Teraz wyłączę GPS-a i podpłynę ręcznie. Jest, no, metr z hakiem od pomostu. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie, zadałem kotwicę łódce blisko pomostu, tak? Czyli mamy tutaj oszacowanie odległości. Możemy zobaczyć, o ile się przesuwa ta kotwica, nie? Ale tu blisko brzegu jest bardzo mały wiatr, więc łódka stoi idealnie. Tylko tył łodzi lekko się jakby rusza na boki, a przód cały czas jest praktycznie nieruchomy. O, zobaczcie, teraz przyszedł inny wiatr i obraca łódkę w drugą stronę. Ale no, pozycja dziobu jest zawsze w tym samym miejscu. O, już coś trochę odpłynęła jakby i silnik załącza i koryguje pozycję. Widzicie? I łódka wraca do swojej poprzedniej pozycji. Teraz przyszedł podmuch wiatru, zdmuchnęło ją, a silnik za chwilę wróci w to miejsce. Widzicie? Już płynie. Już steruje łódkę w to miejsce. Także no tu mamy idealne oszacowanie odległości, tak? Bo jest tu pomost, tu trzcina, no i widzimy, że w tym obszarze cały czas łódka stoi. Na wodzie tego nie możemy ocenić. To tak na sucho. A teraz zobaczycie,
jak na otwartej wodzie. Wejdę sobie suchą nogą na pomoście i zobaczymy. Odpłynę gdzieś dalej. Dobra, pierwsze zanurzenie dziobówki. Wskoczył silnik. Włączamy śrubę. Zapaliła się śruba i jedziemy. Plusik. Nadajemy kierunek, tak? Pierwsze połączenie z pilotem, pilota z silnikiem, trzeba było opuścić silnik i w ciągu 3 sekund nacisnąć jednocześnie obie strzałki, tak? I wtedy pilot połączy się z silnikiem. Za chwilę będę musiał zrobić konfigurację GPS-a, ale to wam pokażę. Słuchajcie, teraz muszę zachować pozycję silnika, czyli trzymam M, 1, 1, 2. I silnik dał sygnał, tak? No słuchajcie, konfiguracji kompasu jakby nie jestem w stanie zrobić, bo producent nakazuje to wykonać silnikiem spalinowym. Czyli wciskamy M, 3 jedynki i spaliną robimy jak najwolniej kółeczko, żeby kompas się skonfigurował. No a ja mam tylko dziobówkę dzisiaj zabrałem, więc się nie da. Tak, jeżeli jakbym o tym przeczytał jakby szybciej, to wziąłbym drugi elektryk i coś byśmy zadziałali, a no teraz będę działał na wodzie tak jak jestem i tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak testować sprzęt, to w prawdziwych warunkach. Przecież nie przyjadę we flautę testować dziobówki, czy trzyma na miejscu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się spisze sprzęt. O. Także sprawdzimy za chwilę, jak trzyma pozycję GPS-u. Jest tu taki guzik do trzymania kierunku. Właśnie go wcisnąłem i łódka cały czas stara się płynąć w tym kierunku. No na razie jej to wychodzi. Mimo tego, że nie wykonałem konfiguracji kompasu. Wcisnąłem kotwicę i co? Mamy tamtą brzozę i tam tą wiatkę taką. No i zobaczymy, czy nas utrzyma dziobówka. No wieje dzisiaj konkretnie. Jak widać na załączonym obrazku, no ładnie dzisiaj wieje. Zobaczymy, czy dziobówka nas utrzyma. Łódka ma 4,20 na 1,72 m. No także nie jest mała. Silnik dziobowy XI3. I sprawdzimy, czy no da radę na takim wietrze. Są bardzo silne podmuchy. No na razie stoi w miejscu. Zobaczymy. Pod taką falę 2,5 na godzinę. No także szału nie ma, ale no fala jest potężna. Zobaczymy, co się stanie, nie? Patrzcie, silnik się ustawia. Łapię sobie pozycję. Łapię, cały czas szuka pozycję. No i chyba już złapał i teraz będzie stał w tym miejscu, nie?
No dzisiaj jest tak zimno, że musiałem się w taki zimowy kombinezon ubrać, Xterma. Ale kombinezon kozak, no. Jest cieplutko. No i co? Silnik stoi. I teraz patrzcie. Widzicie? Tutaj się kręci, bo to tam GPS tak łapie, ale no zachowana jest pozycja. I on jej nie ruszy. Silnik tak pracuje, żeby ją utrzymać. No mówię, jestem w szoku, że działa to tak pozytywnie. Myślałem, że na tak dużej fali będzie go zrywało, albo będę odpływał i wracał, a on jakby na bieżąco koryguje tą pozycję. Nigdy się nie wyłącza, tylko koryguje cały czas. Silnik szuka, trochę przykopuje, a tyłem łodzi. Ale no, musiałem to zrobić w dobrych warunkach. No i wydaje mi się, że spisał się silnik na piąteczkę. I to z takim wielkim plusem. Bardzo chciałem podziękować Marcinowi WLD. Tak, dzięki za pomoc w odnowieniu tematu. Zajrzyjcie sobie na kanał WLD Fishing Team. Fajne filmy u chłopaków. Także Rutek, dzięki wielkie. Silnik kozak. Zobaczcie, na silniku są 4 diody, tak? Power, śruba, że śruba działa. I GPS, tak? Teraz włączyłem pozycję GPS. No i akum na razie jeszcze zielona kontrolka. O, taka fala, że wlewa się czasem. Co, ogólnie jest grubo, bo jest wielka fala, mocne podmuchy. A silnik, no nie wiem jak on to robi, radzi sobie. Mimo tego, że nie zrobiłem jeszcze konfiguracji kompasu. Bo do konfiguracji kompasu potrzeba drugiego silnika. No, ale no kiedyś to zrobię raz i wtedy zobaczymy, nie? Ale mimo tego, no pozycję GPS-u trzyma wzorowo. I co? A silnik dalej w miejscu. Jest taka fala, no nie chcę środkiem wracać. Wszystko z głową i sobie wrócę tutaj boczkiem. Przy trzcince. No i mamy. Tylko guzik naciskamy i silnik steruje, tak? Prędkość możemy dodać. No i tyle, i lecimy. Także myślę, że pogodę wybrałem idealną na testy silnika. Już lepszej mieć nie mogłem. Białek żywy. Wzorowo. Dobra, słuchajcie, no kotwicę przetestowałem, spisuje się świetnie. Została mi kalibracja kompasu, wtedy sprawdzę jak działa funkcja trzymania kierunku. No i zobaczymy, nie? To już następnym razem, gdy będę chciał trollingować. No i spróbujemy, zobaczymy jak to będzie działało. Słuchajcie, no silniczek, test silnika wzorowo. Jeszcze nie wiem tylko jak będzie bateriożerny. Dzisiaj było krótko, fala była ekstremalna, ale no spisał się świetnie. Słuchajcie, chcę dla was robić rzetelne testy, wiarygodne, dlatego wybrałem się w taką niepogodę i w takich warunkach. Jeżeli to doceniacie, zostawcie łapkę w górę,
Będzie to dla mnie motywacja i pamiętajcie o tym guziku subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć.